walczył w reprezentacji Polski. Największe sukcesy odnosił podczas Mistrzostw Europy, w których startował czterokrotnie. Wygrywał międzynarodowe walki z mistrzami olimpijskimi, m.in. z jednym z najsłynniejszych pięściarzy na świecie, Rosjaninem Walerianem Sokołowem. Jest legendą polskiego pięściarstwa. Mowa o Ryszardzie Tomczyku, który był gościem zawodników lubańskiego klubu bokserskiego Bojan Box. Ryszard Tomczyk wspólnie z trenerem Bojan Box Wiesławem Bojanowskim razem trenowali i walczyli w kadrze Polski. W swojej karierze Rysiu Tomczyk, bo o nim właśnie mówię, stoczył bodajże 11 albo 13 walk w reprezentacji Polski. Ja z kolei miałem 6 walk w reprezentacji Polski, które wygrałem wszystkie, to się już chwalę. A bilansu Ryszarda nie znam, jak tam poszło mu w tych walkach międzypaństwowych. Ryszarda Tomczyka znam od 1977 roku. Na kadrze. W kadrze w Czetniewie poznaliśmy się na zgrupowaniu kadry narodowej. Było zgrupowanie kadry seniorów i kadry juniorów i młodzieżowców. Razem zrobili nam takie zgrupowanie i tam Ryszarda Tomczyka miałem zaszczyt poznać. Miałem przyjemność z nim sparować, trenować w ringu. I powiem wam teraz, że szło mi nawet nieźle z Tomczykiem. Ja wróciłem z turnieju ze Schwerina, który wygrałem ten turniej. To był bardzo mocno obsadzony turniej w 1977 roku. Dopiero ten turniej za 8 lat wygrał Andrzej Gołota, a Polacy na ten turniej jeździli co rok. A Ryszard jechał na Mistrzostwa Europy do Halle, przygotowali się. I niestety przegrał tam z późniejszym mistrzem Europy. Zaprosiłem Ryszarda Tomczyka do nas, do Lubania, po to, aby tak jakby psychicznie podbudował moich zawodników. Żeby powiedzieć, bo Rysiu, początkowo jego kariera nie była taka, że był od razu mistrzem Europy. On na Mistrzostwach Dolnego Śląska walki przegrywał. Dopiero mistrzostw Dolnego Śląska zdobył tam na drugi czy trzeci rok. Jakoś tak, bo on sam zresztą o tym opowie zaraz redaktorowi. Jak w zeszłym roku był na plebiscycie najlepszych sportów Lubania, to opowiadał się o sobie, bo miał najpierw kilkanaście walk przegranych z początku kariery. Mówi, że stanął w przedpokoju, tam przy toalecie takiej swojej, jakieś tam lustra i mówi, dość przegrywania, biorę za siebie. I od tego, to mi chodzi o to, co się dzieje w naszej głowie, że od wszystkich naszych problemów to głowa kieruje. Głowa mówi, wygraj walkę, to walkę wygra. Głowa chodzi mi o psychikę każdego zawodnika i dlatego chcę, żeby Rysiu coś powiedział, żeby zawodnicy na treningach się nie spinali, żeby więcej wierzyli w siebie, że oni mogą wszystko osiągnąć, to tylko zależy od nich. Cały problem właśnie jest w głowie każdego człowieka, nie tylko tego, co uprawia pięściarstwo. Podczas spotkania przeprowadziliśmy krótki wywiad z Ryszardem Tomczykiem, który opowiadał m.in. o tym, jak rozpoczynał przygodę z boksem i jak toczyła się jego kariera. Chyba moją karierę, gdybym chciał opowiadać teraz, to ktoś by się może wyśmiał, nie? Ale to były lata 60., może jeszcze wcześniej, bo ja jestem rok 50., nie? 60., ta 10 lat miałem, jak oglądałem w telewizji naszych czempionów ringu, mistrzów olimpijskich, mistrzów Europy, takich jak Kulejek, Rudnie, Pieczykowski, Walaski, Paździory, Drogosz. I to mnie pociągło. Lubiłem strasznie. Byłem w szkole ćwiczyć, biegałem dużo, ale nie miałem możliwości po prostu gdzieś do sekcji się dostać, bo w mojej miejscowości, gdzie ja mieszkałem, nie było sekcji bokserskiej. Dopiero na terenie Bolesławca to były lata 68 rok, jak zacząłem chodzić do szkoły już do Bolesławca i dowiedziałem się, że jest sekcja bokserska. I tam właśnie taki kolega chodził, a ja go poznałem wcześniej, Kaziu Bałut. Mówi, że jak chcesz, to chodź ze mną na trening. I tak poszedłem z nim, przedstawił mi Zawadzkiemu, chociaż trener Zawadzki już nieraz nie żyje. Pytał się, ile ważę, który rocznik jestem. On mówi, o to masz szansę jeszcze, mówi, poboksować Mistrzostwa Dolnego Śląska, bo to do 18 lat są Mistrzostwa Dolnego Śląska. Tak jak teraz my teraz organizujemy, Wrocław OZB organizuje dla naszych młodych chłopaków różnych sekcji. Nie?
I tam zacząłem trenować. Po pół roku może pojechałem na jeden turniej, gdzie przegrałem walkę, nie? Chociaż z dobrym zawodnikiem, to z zawodnikiem z Gwardii Wrocław. Później następny turniej znowuż przegrywam. Trzeci turniej też przegrywam, nie? Zły taki jestem, słyszę, ile wreszcie będę przegrywał tych walk po kolei, nie? Ale zasuwam już na treningach, ostro trenuję. I taki był moment, że stanąłem sobie w pozycji bokserskiej w domu swoim, gdzie taka toaletka, myśmy mieli takie lustro. To lustro walkę, pozycję bokserską przyjąłem. Powiedziałem: Norysiek, od dzisiaj się nie boisz nikogo w ringu, bo tak mówili, a fajnie było, tam koledzy ze szkoły przyszli na pokazową walkę, gdzie miałem walkę też przed meczem. BKS boksował w Lidze i takich młodych puszczali przed walki, nie? Mówi, fajnie było, tylko że się bałeś, troszeczkę cofałeś się i walkę przegrałeś. No, ja mówię, że koniec, nie będę się bał. I od tej pory, jak sobie tak przyrzekłem, był jeszcze trening chyba z miesiąc czasu, pojechałem na mistrzostwa juniorów, to był 68 rok, do 18 lat, gdzie wykosiłem wszystkich wadze koguciej i zdobyłem mistrza Dolnego Śląska kogotów. I tak ta moja już pomału kariera, już mnie później boksowałem już w seniorach, w składzie pomału się dostałem do reprezentacji, kadry polskiej, młodzieżowców, gdzie startowałem na pierwszych mistrzostwach Europy, w Miszkolcu to były. Kadra, później mecze międzypaństwowe, 70. Polska, Anglia, Londyn, Dublin, gdzie tam jako młody chłopak byłem naszym moim kolegą, a mistrzem naszym Polski, Jerzym Kulejem. On już kończył karierę, jak ja zaczynałem. Myśmy boksowali razem w reprezentacji, ja tam piękne dwie walki stoczyłem, wygrałem jako debiutant. I tak później gazety, do dzisiaj te odcinki mam w domu. Zaczęły pisać, nie? Skąd ten talent? Nie wiem, czy to talent. To jest po prostu, każdy ma jakiś talent w sobie, tylko to trzeba wypracować, nie? Jeden się rodzi, mówi, o talent, ale ten talent trzeba wypracować, trzeba przyjść na halę, pokazać, czy ty masz ten talent bokserski, czy piłkarski, czy jakiejś tam innej dyscypliny. I tak się zaczęło, nie? Kadra, wyjazdy, jedne mistrzostwa, drugie mistrzostwa. W 83 zakończyłem karierę, nie? Swoją, ale najlepiej to lata, wspominam 70. Ja wspominam wspaniale, bo byłem znanym sportowcem, przecież ja drugie miejsce w plebiscycie najlepszy sportowców Polski zająłem, nie? Tylko mi wyprzedził, wtedy świetnie jeździł Szurkowski, Nikolas, nie? Ryszard też, nie? I tu byłem reprezentantem, gdzie wyjazdy, różne obozy, cały czas prawie tylko za obozach, to turnieje, to mecze i treningi. Byłem wolny, nie miałem żadnych obowiązków. I tam jakieś tam pieniądze były, nie? Bo kto tam w tamtych latach wyjeżdżał za granicę, nie? Ciężko było tu, a reprezentacja, wszędzie jeździliśmy, także zawsze tam coś się przywiozło, czy kupiło sobie, nie, czy pokazało. Nie, chcę to powiedzieć. Nie narzekam, nie? Można było więcej, na przykład były takie przydziały, nie? Byłeś dobrym zawodnikiem, jakąś tam gazę dostawałeś i kadrowe, i reprezentacji mi też pomogli, bez problemu mieszkanie dostałem i to wszystko, także ja wiem. Myślę, że lepiej było jak teraz, nie? Teraz to ciężko. Ryszard Tomczyk podkreśla, że od jego czasu boks zmienił się diametralnie, ale czy na lepsze? Myślałem, że może jest teraz lepiej w boksie. Nie wiem dlaczego, ale to jest, boks to jest taka niby dyscyplina lubiana, nie? Bo jest kibiców dużo, niech popatrzcie jak robią galę w Polsce, nie? Te teraz zawodowe, nie? Ile jest kibiców, jaki jest szał, jaki tego, jest to fajnie, nie? Ale to jest taki boks, gdzieś, nie wiem, czy to niezauważalny, czy tego, daleko odstaje boks od piłki nożnej, gdzie ja, wtedy jak ja trenowałem się, wrócę do swoich lat, nie? I gdzie piłka nie zrobiła nic dla Polski, nie? Nie zdobyła tam jakieś medale, bo ja wiem, w 72 roku, gdzie byłem na olimpiadzie, wtedy
zdobyli mistrzostwo olimpijskie piłkarze, no to wtedy już było tak niby o piłce, nie? Ale nasi pięściarze, gdzie pojechali na mistrzostwa, na olimpiadę, zawsze przywozili pełno medali, nie? A tak nie było jakieś, że piłka i do dzisiaj, nie? Niech popatrzcie sami, jakie są garze pieniężne piłkarzy, nie? A to pięściarzy, nie? To jest w ogóle nie do pomyślenia, nie? I dlatego teraz też ta młodzież, ja widzę jak tego, wszędzie trzeba wynająć, zapłacić, żeby bez pieniędzy nie ma w ogóle boksu. Toż u mnie też mam problemy, bo sala kosztuje, to kosztuje wszystko, a nikt za darmo nie puści, nie? I tak młodzież się gani, raz przyjdzie, raz nie przyjdzie. Jakaś ta młodzież taka jest, nie wiem, szukają może talentu, nie? Gdzie się do czego przyczepić, do takiego sportu, bo przyjdzie na trening, pochodzi, panie już tego, panie na tarczę, to tego pokażę mu parę chwytów, dupa ja się nie przychodzi więcej, nie? I to takie, nie wiem, nie ma takich zapalonych, że jak przyjdzie, że już próbuje do końca. Ryszard Tomczyk reprezentował Polskę na Olimpiadzie w Monachium w 1972 roku. Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął pracę w kopalni miedzi Konrad w Iwinach koło Bolesławca. Obecnie jest na emeryturze i trenuje zawodników klubu bokserskiego Top Bolesławiec.